Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z FIFA Mobile 19 na moim kanale i słuchajcie, będzie to ostatni odcinek właśnie z FIFA Mobile 19. Oczywiście kolejny odcinek będzie już prawdopodobnie za tydzień, bo chyba wtedy wychodzi FIFA Mobile 20. Jeżeli się mylę, napiszcie w komentarzu, ale no, stwierdziłem, że no nie będę nagrywał już tej FIFA Mobile, no bo w sumie, no wiecie, za bardzo nic się nie dzieje, ale prosiliście, żebym nagrał jeszcze o jeden odcinek, więc słuchajcie, nagrywam. I dzisiaj w odcinku otworzę sobie paczkę bundle, czy jak to się tam wymawia, za ponad 8000. Otworzę sobie, zobaczymy co jeszcze mi tutaj ciekawego wyleci, no i odbiorę sobie jeszcze dwóch zawodników 93+, no i zobaczymy, może coś fajnego mi wypadnie. Ogólnie jak otwierałem, no przepraszam, otwierałem, jak odbierałem zawodników, to przeważnie 90, 91, 92, więc no nic, nie, ostatnio mi wyleciał 96 jakiś zawodnik, ale ogólnie nic ciekawego. Także słuchajcie, piszcie w komentarzu, czy się nie mylę odnośnie FIFA Mobile 20. Dobrze, może najpierw sobie otwórzmy tą paczuszkę. 8750 dla zabawy. Oczywiście tu jeszcze mamy gwarantowanego piłkarza 90+. No i zobaczymy, może coś, może jakiś azart taki, ten setka by wyleciał, byłoby fajnie. Więc słuchajcie, dobra, otwieramy i zobaczymy na sam koniec, co ciekawego mi tutaj wypadnie. No i słuchajcie, lecimy, boom, otwieramy. No i co my tu mamy? A, no oczywiście transfer point. Tu mam 13. Training point 6. I kontrakt 11. No i uwaga, zobaczymy, co teraz mi tutaj wypadnie za piłkarz. Czy będzie to azart na stówce, czy nie? Uwaga, dajemy oczywiście kontynuuj. I uwaga, będzie to... Aha, bo mam jeszcze tutaj ten. O, power. O, aha, bo dwa na... Dwa... Dobra, ok, już wiem o co chodzi. Lećmy dalej. Tu jeszcze dostałem 8 punktów transfer. Trening 11. Kontrakt 11 i uwaga, teraz powinien być piłkarz i jest to 95 Lopez z Romy, Hiszpan, 95, goalkeeper, no spoko, fajnie, że mi wyleciał akurat piłkarz 95, nawet się cieszę, może go sprzedam, no bo w sumie nie będzie mi on potrzebny. Lopez przez U. Ciekawe, ile on w ogóle jest wart. Możemy sprawdzić, więc zaraz sobie sprawdzimy. Lopez. Dobra, to mamy już z głowy. Sprawdźmy sobie, po ile chodzi ten gościu. Wchodzimy sobie w market. Już sprawdzamy. Było przez Z czy przez S? Kurczę. 95 przez Z. Widzę tutaj za 7800. Najtaniej 8400. Tu w ogóle ktoś zaszalał za 33. Nie wiem, czemu ludzie wystawiają za takie kwoty. No przecież to się nie sprzeda. Za 7200. No mam 15. Więc no przydałoby mi się, żeby sobie tutaj przykoksować jeszcze troszkę moją drużynę. Czekajcie, wpiszmy sobie może tutaj 7 milionów i zobaczymy, czy będzie coś taniej. No nie ma. Czyli za 7200 tam chyba chodził. Jakoś tak. Więc sprawdźmy sobie jeszcze. No jest, za 7 milionów 170, 160. To ja go sprzedam za 7 milionów 140. A co tam, co nie? Więc dobra, ja go sprzedam. Niech sobie tam... O, tutaj mam tego gościa 96, jeszcze 93. Tutaj Carlos.
Carlos Santana. Dobra, 7 milionów 130 tutaj sobie damy. A tu damy za 7 140. Może pójdzie, może nie. A co tam? Nie jest on mi potrzebny. Ok, przejdźmy sobie teraz jeszcze tutaj. Odbierzemy dwóch zawodników 93 plus. I zobaczymy, co tutaj mi ciekawego wyleci. Więc no tutaj fajnie. Piłkarz 95. W sumie ile ja tu mam? 100. No nie, to tutaj nie. Ja go miałem chyba w kontraktach. O tak, dokładnie tutaj. Później oczywiście po filmie sobie znowu tutaj, no, ułożę ścieżkę, żeby sobie coś ciekawego odebrać. No i dobra, słuchajcie. Ostatnie otwieranie, odbieranie piłkarzy w FIFA Mobile 19, oczywiście na moim kanale. Już niedługo lecimy z FIFA Mobile 20. No i zobaczymy, co tu Sebuś ciekawego dostanie. Może jakiś piłkarz 98 i uwaga, ho, szybko poleciało. No i mamy tutaj zawodnika 93 i zawodnika 94. No szkoda, że nie wyleciał mi ten LW 94, to bym sobie Komana tam przypakował. Ale dobra, no bo poluję tutaj na jakiegoś 94 plus napastnika, żeby właśnie wbić tutaj Komanowi. Ogólnie moja drużyna ma 123. Oczywiście tutaj, a tego sobie zostawię. Nie, czekajcie, jak to było? Tak. Jak widzicie, Ronaldo brazylijski w składzie jest. I wrzucimy sobie tu Hulita. No i 123 sobie jest. Mi to wystarczy, jest ok. No i właśnie tutaj chciałem zrobić, ale niestety nie trafiłem żadnego napastnika, a potrzebuję, więc troszkę kijowo. Ale tutaj nie, tutaj też nie zrobię. Ale dobra, jakoś sobie to ogarnę. Może jeszcze mam 7 dni, więc może jakiś napastnik wyleci. Komanowi tutaj wbijemy jeszcze dwójeczkę. A tutaj mogę coś zrobić, czy nie bardzo? O. Mogę. Elegancko. 2,5 miliona. Dobra, możemy wbić, bo czekajcie, tam chyba już nikogo nie miałem. Czekajcie sekundkę, jeszcze tylko sprawdzę. A, to może lepiej temu wbić. A, Chiellini dostanie. Okej, okay, wbijemy sobie jeszcze tutaj rank upa Chielliniemu. Dwójeczka. No pewnie się nie podniesie overall drużyny. No nie, więc jeszcze muszę tutaj troszkę sobie podziałać. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Taki troszeczkę na luzaczku, wiecie, ostatni już z FIFA Mobile 19 na moim kanale, ale już niedługo lecimy oczywiście z FIFA Mobile 20. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Kto jest nowy, subskrybujcie kanał, zostawcie też łapeczkę w górę, no i piszcie w komentarzu, co tam u Was w ogóle słychać. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!